Cześć kochani, nadszedł maj, przyroda wprost wybuchła ferią barw i kolorów. Rośliny puszczają młode kolorowe liście, a my mamy coraz więcej pracy w ogrodzie. Świerki powoli zaczynają puszczać nowe przyrosty, rośliny piękne, soczyste, niestety trochę mszycy i w najbliższym czasie trzeba będzie się z nią rozprawić. To jedna z moich ulubionych roślin w ogrodzie. Klon palmowy, piękny, czerwony. Jeśli chcemy mieć piękny trawnik, to właśnie teraz najbardziej intensywnie przyrasta, dlatego kosimy go co 4 dni i stosujemy różne nawozy. No i niestety wymaga bardzo intensywnego podlewania. Na początku maja wysadziłam w ustronne miejsce moje sztobry, jest to dereń biały. Warzywniak coraz bardziej się zagęszcza i staje się coraz bardziej kolorowy. Tu jest rukola na przykład. Szpinak, który pięknie wyrósł, jemy go codziennie. Rzodkiewki. Bób, który niestety jest sukcesywnie deptany przez moje dziecko. No i szklarnia. W szklarnie mamy drobne straty, ponieważ 4 pomidory nam zmarzły. Zapowiadają przymrozki, tak więc obsadziłam tylko połowę, druga połowa sadzonek jest jeszcze w domu, w cieple. Wysadziłam natomiast pory i selery. Myślałam, że troszkę mniej miejsca mi zajmą, ale wysadziłam około 40 porów i 17 selerów. Sadzonki selera były tak piękne, że nie mogłam się na nie napatrzeć. Sadzonki nie były moje, zostały zakupione, ponieważ no, jakoś rozsada selera nie powiodła mi się w tym roku, ale będziemy próbować dalej. Wysadziłam też rozsadę kapusty, piękne sadzonki. Pamiętajcie o tym, żeby kapustę wkopywać głęboko, bo inaczej będą miały problem, aby utrzymać zawiązujące się główki. Pierwszy raz zdecydowałam się na uprawę ziemniaków. Wysadziliśmy mniej więcej 60 krzaczków. Miała w tym miejscu powstać drewutnia, ale w kominku nie palimy, więc szkoda, aby miejsce się zmarnowało. Mieliśmy już powiew lata, ale zapowiadają jeszcze przymrozki w najbliższym tygodniu, także dbajcie o swoje rośliny, przykrywajcie, chowajcie. Ja nawet wstawiłam znicz do tunelu na noc. Jeśli podobał Ci się mój filmik, to zostaw łapkę w górę.